Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Hogaty, a to jest kolejny odcinek, zagrajmy w Car for Sale Simulator. I dzisiaj naszym celem jest zapełnienie tego parkingu samochodami na sprzedaż. Mamy jeszcze trochę pieniędzy, które możemy zainwestować, zainwestować w samochody. Mamy półtora miliona, tak naprawdę dolarów do zainwestowania. No i tak jak powiedziałem, dzisiaj celem będziemy chcieli zapełnić ten parking samochodami, żeby można było faktycznie je sprzedać. Dlatego usunąłem w tym momencie wszystkie pojazdy, które były dostępne na sprzedaż. No i jednocześnie też. Można powiedzieć, że robimy przygotowanie pod dopiero sprzedawanie tych pojazdów. Także dobra. Pytanie brzmi jak sobie te samochody ustawić, żeby klienci po prostu przychodzili i wiedzieli, czego oczekiwać po moim salonie. Powiem wam tak, że na wstępie trzeba byłoby ustawić dwa najlepsze samochody ustawione gdzieś tutaj o przodem. Wiecie, to też chodzi o to, żeby jakąś kompozycję zrobić, nie, żeby dobrze przygotować. To miejsce i teraz tak silnik wyjść z samochodu, handel napędowy, co to jest pod P? Handel napędowy, nie mam pojęcia. Dobra, wychodzimy z tego samochodu. Także Lambo jest na pewno dobrą wizytówką mojego salonu. Wydaje mi się, że wszystkie te samochody powinny być mniej więcej gotowe już na sprzedaż. Ewentualnie trzeba będzie trochę je poczyścić. Jeżeli podobają Wam się odcinki, takie jak ten, w którym mamy jasno określony cel na początku odcinka, zostawcie proszę łapę, suba, komentarz, wpadnijcie na G2 Instagram, Discord. Wszystkie linki macie jak zwykle w opisie pod filmem. No i okej, okay, lecimy dalej z kolejnym dniem, następny dzień, lecimy do roboty, chcemy zapełnić to miejsce samochodami, a później wiecie, dopiero przy wielkie przygotowanie na sprzedaż tych pojazdów. Aukcja dzisiaj od 12:00, to całkiem szybko ta aukcja będzie dostępna, bardzo dobrze. No, i teraz tak drugi najdroższy samochód w mojej kolekcji samochodów. Na tym parkingu to jest bodajże Ferrarka, którą tutaj mamy. Więc podjedźmy nią kawałek. O, już brudna się zrobiła. Ale to wiecie, ona była czyszczona ostatnio na odcinku, po prostu. Dobra, a którym mogę sobie kamerą poruszać, bo bym chciał sobie kamerą poruszać, halogro? Dobra, to tak, podjeżdżamy sobie tu mniej więcej. Za słupem sobie staniemy, tak? Może być boczkiem, niech będzie takim boczkiem e, ustawiona. No to to też takim boczkiem bym chciał ustawić wtedy. Powiedzmy, mniej więcej, dobra. Tutaj, żeby ludzie wiedzieli. E, co ich czeka wchodząc do mojego salonu, nie? Że to będą najlepsze na świecie samochody, of course. No i teraz tak. E, czy, ej, czy ja mogę ten kosz na śmieci jakoś przestawić, bo on mi tu nie pasuje, bym powiedział. E, edycja biura. Musimy wejść w edycję biura na pewno. Ulepszenie to nie, to e, tryb edycji biura. Ja bym ten śmietnik Chętnie przeniósł e, po prostu, edycja podpisu, ulepszenie biura, no nie to tryb edycji. Ruch i usuń. Okej, okay, ten śmietnik, ja bym kurczę, go ustawił. Powiem wam, że ten śmietnik po prostu ustawię tutaj przy drzwiach. I powinno być w porządku, bo, bo ten śmietnik mi po prostu zajmował miejsce, które mogłem przeznaczyć na samochody, nie w tym miejscu. Więc bardzo dobrze, że go już nie ma. I teraz, tak, kolejne pojazdy, tak naprawdę, w teorii powinny być gdzieś tutaj powinny już tutaj z przodu stać i pokazywać, co ja jestem w stanie sprzedać. Także myślę, że Teselka jest mocnym pojazdem, który e, możemy ustawić też gdzieś tutaj z przodu. Wiecie, takie trzy pojazdy w jednej linii można powiedzieć, tylko teraz mi. Minimalnie mi zasłania, przeszkadza ten pojazd czerwony, który tutaj stoi. Teselkę ustawmy też tutaj boczkiem, tylko wiecie, też, żeby się tak kolejki nie zrobiły za bardzo. Dobra, do tych samochodów. Teraz klas klasyczek taki, powiedzmy, właśnie ten czerwony będzie. I to trzy samochody będą ustawione, tak? W ten sposób mniej więcej. Dobra. Teraz z drugiej strony trzeba ustawić. Ten szary klasyczek jest na sprzedaż też. On powinien być ustawiony z tamtej strony. Okej. Okay. Może nawet. Wiecie, ciaśniej, żeby one lepiej wyglądały, ale wtedy ludzie nie będą mieli gdzie stawać. I to jest ten minus z ustawianiem tak na ciasno pojazdów. Dobra, silnik trzeba wyłączyć jeszcze, zgasić. Okej, okay, no a tutaj ten słup też mi przeszkadza, powiem wam. Ten słup, gdyby można było tutaj gdzieś dać, gdzieś jeszcze z boku bardziej. Dobra, co jest takiego droższego? No nie wiem, audica przynajmniej wygląda lepiej. Może ona nie jest jakaś giga droga, ale możemy ją faktycznie dać gdzieś z przodu jeszcze. A robię takie póki co przerwy, żeby wiecie, też właśnie ludzie mieli gdzie stawać. Także na razie umieścimy sobie to tutaj. No i teraz te samochody, cała reszta będzie. Ustawiana gdzieś za nimi. Tylko teraz pytanie właśnie, jak za nimi sobie ustawić ten samochód. Czy po prostu będą sobie już stały. No, hmm, w jaki sposób ustawić te samochody z tyłu? Mogę powiedzieć, że po prostu może tu już szeregowo będą stały te samochody. Po prostu, żeby jak najłatwiej je było ustawić po prostu. Także wsiadam tutaj. Powiedzmy ten czerwoniutki samochód jeszcze z prawej strony ustawimy. Okej, okay, żeby one wyznaczyły jakąś linię z tyłu dla samochodów. Eee, Okej, okay, powiedzmy, że tak. Tylko wiecie, no, koń, z końców te samochody zaraz wyjdą, nie? Ale jak już ustalimy jakiś, jakiś styl, w którym te samochody będą tutaj ustawiane, no to już będzie fajniej. Dobra, zaraz będzie dwunasta, także przestawiamy ostatni samochód i jedziemy już po, o to BMW w sumie mogłoby z przodu stać tak, ja zapomniałem, że to BMW jest ja myślałem, że to jakiś taki przypadkowy pojazd e, całkowicie dobra, mm, mamy mniej więcej te samochody jakoś w tym momencie ustawione, ja już jadę do aukcji samochodowej proszę bardzo, to jest mój, to jest samochód prezesa, betka na razie mój ulubiony samochód jeżeli chodzi o jakiekolwiek wyścigi rzeczy tego typu Dobra, Siemano, przyszedłem idealnie na aukcję, bilecik kupuję. Ja skupuję dzisiaj wszystkie samochody, znowu wszystkie samochody skupujemy. Chociaż jest szansa, że wiecie, jak się pojawi jeden drogi pojazd, to mnie już nie będzie stać, bo mamy tylko półtora miliona. Aha. Świetnie ta aukcja idzie. No ten samochodzik mógłbym kupić. Nie jest to najtańszy pojazd. Może jakiegoś złomu kompletnie nie będę kupować. Chociaż wiecie, nawet i złom jestem w stanie jakoś sprzedać drożej. Więc to bez przesady, nie? Dobra, może znowu wszystkie kupię i tyle, i jazda. Złoma jak sprzedam za 1000 czy dwa tysiące więcej, to zawsze dobrze. O kurczę, nie, nie zdążyłem, przepraszam. O, dobra. I kaska teraz się przyda. Na Lamborghini kolejne. Kutacha. Dobra, nieważne, nieważne. Nikt, nikt się nie śmieje. Tak, przeczytałem, jest tak nazwany kacz jakiś, cud. E, albo kutch, albo tak jak powiedziałem, nieważne, nieważne. Nieważne, to był misklik na języku, na języku przepraszam. Najpierw przeczytałem, później pomyślałem. Dobra, 450 tysięcy daliśmy. I jeszcze Avaron to pójdzie za pewnie 50 kafli, jakoś taki Avaron. No nie, no to dobrze. Przynajmniej złomu konkretnego nie kupiliśmy. Nie kupiliśmy tylko i wyłącznie złomu dzisiaj. Bo ten za 50, ten pójdzie też za 50 prawie, albo za 30. Okej, okay, jednak za 30. Ale tamten za pół miliona prawie poszedł. Więc okej, okay. z tamtych samochodów jestem nawet zadowolony. Żeby nie było. Także ustawiamy do naprawy dwa, ustawiamy do naprawy jeden. E, tego wrzucamy na holowanko. A my sobie podjedziemy z powrotem. No i mamy też przy okazji punkt umiejętności, który trzeba będzie wykorzystać. O Jezu, ale to BMW pędzi. Dobra, podoba mi się jazda tym BMW. Dobra, to tu znowu trzeba będzie, wiecie, zrobić. Jednak chyba damy ten czwarty pojazd jeszcze. Powiem wam, ten czwarty pojazd może jednak znajdzie tutaj swoje miejsce. Dobra, siumano. Może i wcześniej był bezwypadkowy, ale teraz... O, kurde, ale teraz już nie jest, zdecydowanie. Dobra, w tym coś trzeba naprawić. W Lambo na szczęście nic nie naprawiamy, więc Lambo sobie wyjedziemy od razu. No, mamy dwa razy Lambo na sprzedaż. Ale to Lambo to dobrze byłoby ustawić w trochę innym miejscu, nie? Dobra, mamy minę taką tablicę, ale nawet na tym, na tej tablicy Minnesota, mamy napis, że to jest stan 10 tysięcy jezior. No ale my dajemy oczywiście włoską blachę na Lambo, proszę Państwa. Na Lamborghini musi być włoska blacha. No nie ma innej możliwości, nawet nie. Także dobra, tutaj się No gościu, mamy Lambo o kolorze żółtym. No to jeszcze Lambo w kolorze czerwonym musi być, chociaż w pomarańczowym mogłoby być. Faktycznie, od... a nie, mamy Lambo w kolorze czerwonym i mamy Lambo w kolorze czerwonym, nieważne, nieważne, nie mam, nie mam pytań, dobra, Lambo sobie tutaj ciulniemy, Central... chociaż nie, no nie, 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 tak nie wypada, tak nie wypada, da, okej, okay, nieważne, nie doznaliśmy żadnych uszkodzeń, damy tutaj to Lambo na wyjeździe centralnie, o, niech będzie, cyk. Ale to ma felgi w ogóle zrobione. Dobre, ładne felgi. Okej. Okay. Sprawdźmy, czy samochód, który właśnie przed chwilą Drifta zaliczył, potrzebuje jeszcze naprawy. W ogóle w sumie fajnie byłoby, gdybym ja mógł naprawiać pojazdy. I nie musiałbym do tych ziutków jeździć za każdym razem. Też byłoby to całkiem w porządku dla mnie. Niekoniecznie dla tych ziutków, którzy zarabiają na tym, że ja wszystkie samochody u nich naprawiam, ale to jest, ej, to jest e, biznes by the way idealny i to też się nie ma co dziwić, że w prawdziwym życiu bardzo często, żeby poszerzyć swój biznes, na przykład jak są wielkie zakłady e, z naprawianiem e, samochodów, Wielkie takie zakłady do naprawy samochodów to oni przy okazji na przykład bardzo często też robią. Czy my i nie, czy właśnie komis samochodowy, czy, czy coś takiego. Zawsze mogą rozszerzyć, jakby e, działalność swojego biznesu. Dobra, a gdzie jest jakiś brązowy kolor? Dobra, tutaj ustawimy albo nie, taki pomarańczowy bardziej bym powiedział nawet. Okej, okay, i ten samochodzik będziemy mogli już ustawić też na sprzedaż. Także proszę bardzo, i to ustawię go z przodu, a co, jest miejsce, no to ustawiamy, kurczę, ty... dobra, jednak źle zajechałem tymi samochodami, za bardzo jednak do boku, ja pierdziele, to w ogóle nie wygląda, powiem wam, nie wygląda to za dobrze, no, ale robię ostatni samochód i naprawdę, zaraz zaczniemy, no chyba, że, no chyba, że poszedłbym jeszcze, wiecie co, poszedłbym jeszcze na... Do sąsiedztwa i poszukał jakichś samochodów, wtedy w kolejnym odcinku można byłoby zrobić cały odcinek tylko i wyłącznie ze sprzedaży tych pojazdów, nie? I, i można byłoby mieć taki tematyczny znowu odcinek, że sprzedaż za największą ilość pieniędzy. No bo faktycznie myśmy wywalili prawie całą kasę, nie? Od siebie, co nie? Dobra, zestaw wyścigowy, turbo. Tablica, nie no, turecka trochę, trochę bez jaj, niemiecką tablicę. Do takich samochodów pasuje niemiecka tablica, do wyścigowych włoska, ee, turecka nigdzie. No przepraszam, no, no nie oszukujmy się tak naprawdę. Czekajcie, to jest awaron? Nie, awaron to był chyba tamten wcześniejszy. Dobra, to teraz tak, podjeżdżamy tu, tutaj. A może ja z tyłu na placu powinienem te samochody tak naprawdę umieszczać? I to byłoby lepsze miejsce z tyłu na placu. Dobra, cyk, wyłączamy silnik. Ej, bo jest ja powinienem chyba szukać po prostu per perełek w dzisiejszym odcinku samochodów. I być przygotowanym po prostu na sprzedaż e, w kolejnym odcinku, faktycznie chyba tak powinniśmy zrobić. Dobra, powinienem też tutaj trochę inaczej zajechać, ale ten słup mi przeszkadza, no nie oszukujmy się też. Ten słup mi mega przeszkadza. Czy ja go mogę przenieść w jakieś inne miejsce? Dekoracje to nie to. Eee, tryb edycji biura, ruch i usuń. Oj, nie możemy jednak tego, tego zmienić. No dobra, ten samochód jeszcze troszeczkę. On jest źle zaparkowany, bo tutaj była inna idea, jakby inny pomysł. Eee, mieliśmy na to, na te samochody. Dobra, wyłączony. Pięknie, ej, dobra, nasz komis zaczyna jakoś wyglądać w końcu, patrzcie, mamy pojazdów na sprzedaż, chodźmy jeszcze na, do sąsiedztwa, faktycznie, sprawdźmy jeszcze punkty umiejętności, mamy jeden, e, tutaj jest koszt 2, jeden, dwa, dwa, co jest za jeden? Tankuj paliwo za niższą cenę. No, akurat my w ogóle nie tankujemy, to jest to. Mynia samochodu, pracownika. Pracownik zaczyna myć samochody, ja akurat nie mogę myć, to nie jest złe. myjka e, wysokociśnieniowa, szybsze mycie to bym mógł zainwestować. Ale tankowanie tak średnio. Twój pojazd zostanie naprawiony szybciej to średnio chociaż to by było ok, może. Cena modyfikacji modyfikuj samochód za niższą cenę też wydaje się ok. E, prędkość mycia samochodu twój pojazd zostanie umyty szybciej. Na no, myjka to co? Wyczyść samochody szybciej za pomocą mejki. No dobra, to ja nie mam w co. Za... Na, na ten moment nie mam w co wpakować tego punktu. E, idziemy do pojemnika, prześpimy się i lecimy dalej, proszę Państwa. E, może akuratnie znowu rynek samochodowy się otworzy. Dzisiaj jesteśmy ponad 500 tysięcy do tyłu. Zaraz się wywalimy z pieniędzy. I faktycznie kolejny odcinek, no musimy już. Rynek samochodowy jest otwarty, okej, okay. w kolejnym odcinku musimy już. O, sprzedawać samochody, bo nie będziemy mieli zaraz kasy Gorzej jak się okaże, że nagle będzie jakaś perełka do kupienia tutaj A ja bez kaski będę Dobra, yy, co to jest? Fiatek, abaratek za 150 tysięcy, tak? 180, ale ja go kupię za 150 Uuu, tu jest klasyczek jakiś Czewel Za 57 jest ten czewel Ej, dobra, a tu już jakieś tanie strasznie samochody 50, 50, ten Dodge Pickup ile? 14. Jezu, bardzo mało. Ej, dobra, gówno samochody trochę, bym powiedział. Przepraszam, ale no taka, tak to wygląda. E, ile taka Honda? 21. No to jest najdroższy samochód tutaj, ten Fiatik za stówę. Akuratnie te abaraty nie są złe. Ja tam e, abaraty lubię sprzedawać. One całkiem nieźle schodzą nam e, w naszym komisie. O, chcieli mnie oszukać, jak zwykle, nawet nie wiem na czym. E, a, na uszkodzeniach, proszę pana, większe uszkodzenia były. Ja mówię, zejdziemy tutaj do 150 co najmniej. 140 tysięcy jest twój samochód, w sensie twoje pieniądze. No, nawet tani kupiliśmy ten pojazd, żeby nie było e, do naprawy. Dwa. Tego Czevala bym mógł chcieć też kupić. I jeszcze ten jeden. Trzy najdroższe samochody. Ekspertyza tutaj już jest taniutka. E, też bym tak powiedział, proszę bardzo. Sprawdźmy sobie. Na razie mnie oszukują na tych ekspertyzach. O, w końcu pierwsza uczciwa osoba, chociaż nie wiem, znowu się ktoś wymienił. 40 tysięcy od ręki kupuje ten pojazd. E, poniżej, dobra, 45 koła, może? Zejdę do 45 z tobą. Powoli tracisz panowanie. No dobra, naprawdę dobrze się targujesz, muszę ci przyznać. 50 tysięcy. No dobra, mamy samochód za 50 koła eee, i jeszcze którego? Tego, tak? Chciałem za 50 też jakoś 51. Zróbmy sobie ekspertyzę 149. Sprawdzamy identyfikator tego pojazdu. Lecimy, proszę bardzo. O, dwa w końcu nieoszukane pojazdy. Naprawdę, cieszę się, że mogę z wami robić takie interesy. 39 tysięcy to jest jakieś 12 tysięcy mniej. Eee, Dobre, no dobrze się targujecie, naprawdę. 43 tysiące. No, obniżysz chociaż te 8? No. No i Git. No i super, powiem Wam. Na lawetę my sobie możemy wrócić. Przygotujemy sobie jeszcze te pojazdy. E, I kolejny dzień, kolejny odcinek przeznaczymy już na sprzedaż pojazdów. Ewentualnie. Wiecie, ewentualnie oprócz sprzedaży. Jeszcze e, może. Jeżeli będzie oczywiście aukcja, no to na aukcję, nie? Ale tak ogólnie. Kolejny odcinek musimy już sprzedawać, bo wiecie, no po prostu nie mamy kasy, w sensie, no, 670 tysięcy dalej jest sporo, ale no w porównaniu do tego, o kurcze, w porównaniu do tego, co zazwyczaj mieliśmy, no to to jest nic, dobra, ten samochód nie jest do naprawy, ten jest, więc tym sobie odjedziemy już, proszę bardzo, tym czewalem odjeżdżamy, tamten jeden się naprawia, o ten czewal mógłby być taki czarniutki do sprzedaży w sumie, a całkiem niezły do sprzedaży, mógłby być czarny. Jaki kolor jeszcze? Może jakiś taki podsrebrzony? A jak zrobić srebrny kolor? Taki? No nie wiem, nie wiem, powiem wam. Jakiś taki sobie zrobię kolor na tym pojeździe. A, ciężko wyczuć, jakie one. No i samochód uszkodzony, no i super. Ale to jest SCAM. To, widzicie, to jest SCAM bardzo często, coś takiego. Samochód uszkodzę tylko dlatego, że się nagle pojawia pojazd magicznie w tych miejscach, nie? Normalnie tego samochodu bym nie uszkodził, no ale. Masakra, masakra, ty to co? Abaratek, no to biały abaratek, tak? Kolejny biały abarat na sprzedaż. Dobra, proszę bardzo, będzie czarny w takim razie. Biały, czarny to jeden ciul. Bez różnicy dużej. Dobra, podjeżdżamy. Siemano. Trochę denerwuje mnie to, że randomowo te samochody się tutaj potrafią pojawić. Dobra, włoski abarat. Oczywiście wszystko pasuje. Także, jeżeli chodzi o abarata, możemy go już wysłać na lawetę 2. To nam trochę też przyspiesza nasze działanie. To, że te samochody jakby wrzucamy na lawetę. Ten jest jakiś rozklekotany całkowicie, powiem wam. Ale nie wiem, czy to o naprawę chodzi. Tak, trzeba go naprawić. Aha, no to fajnie. Ciekawe jak ja z tego wyjadę teraz No no, no nie wiem no, no jak ja mam tym wyjechać Na lawetę 3 To tylko i wyłącznie laweta 3 go ratuje Chociaż ja nie muszę podjechać Jeszcze tutaj kurde no Widzicie to jest to Zablokują mnie czasem i Ja nie mam e, co zrobić kompletnie To nie moja wina że, że nagle się pojawia Jakiś pojazd i wywala mi Moje samochody jakby teraz mi się drugi tu pojawił, to by mnie bardzo już skręciłoby, mnie totalnie. Dobra, zestaw wyścigowy Turbo Nitro, blachy kalifornijskie, oczywiście klasyk. Amerykański klasyk to blachy kalifornijskie, of course. To w ogóle mnie nie dziwi. E, wrzucamy to na lawetę 1 i jeszcze o, został nam ostatni pojazd, który musimy a, przerobić, i kolejny dzień mamy już sprzedażowy wtedy. O, a ty co tutaj robisz, kolego? Bo ja bym chciał, wiesz co? Ja bym chciał jednak przemalować swój samochód, naprawdę. Okej, okay, nie pozwolicie mi go przemalować. A. Wow! Dzisiaj naprawdę ruch na tej stacji. O, dobra, zestaw wyścigowy TCS Turbo Nitro. Blachy niemieckie do tego typu pojazdu. Już idziemy w handel, po prostu ee, taki duży. Już hurtowo, wręcz, po prostu będziemy te samochody robić. E, no to cóż, ten samochód dajmy taki, o, zielony powiedzmy. Niech będzie. No i zostało nam w następnym dniu czyszczenie, robienie zdjęć, e, ustawianie jeszcze, chociaż nie. No teraz sobie ustawimy te samochody jeszcze, żeby nie było ewentualnie. Ja już sobie je ustawię pomiędzy nagraniem. Także dobra, ludzie. W tym odcinku myślę, że to by było na tyle. Uh, mam nadzieję, że wam się spodobał, zostawcie łapy, jeżeli tak, chcecie więcej, dzięki, Eloj, cześć, ma.